To jest jeden z psalmów prawdopodobnie śpiewanych przez Jezusa i uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Mateusz zapisuje, że po odśpiewaniu psalmów wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wiemy, co się potem działo. To jest właśnie ten ostatni moment przed uwięzieniem Jezusa, jeszcze przed modlitwą, ale przed uwięzieniem i śmiercią na krzyżu. I gdy Jezus śpiewa ten psalm, możemy sobie tak to dopowiedzieć, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa, no to wie, o czym śpiewa. Gdy śpiewa: dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. No, śpiewa o sobie. Uczniowie oczywiście nie wiedzieli, o kim śpiewa. Śpiewali ten psalm pewnie nie pierwszy raz, wielokrotnie, ale on w Jezusie wypełnia się w sposób taki już ostateczny. I gdy Jezus śpiewa te psalmy, wiedząc o tym, że idzie na śmierć, idzie po to, żeby ofiarować siebie, to ten psalm powierza go w ręce Ojca. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Nie w ludziach właśnie, nie w człowieku, nie w Piłacie, nie w Wysokiej Radzie. Jezus powierza siebie w ręce Ojca. W chwili ostatecznego zagrożenia, w chwili śmierci i trwogi, za chwilę będzie się modlił, uczniowie wszyscy najbliżsi zasną, nikt nie będzie razem z nim. Przeżywa osamotnienie, ale nie całkowite, bo wie, że Bóg jest z nim i tylko dlatego przejdzie przez śmierć i dokona zmartwychwstania.